Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiele razy wypowiadałem się krytycznie o synodalnej niemieckiej drodze, również o progresistach w kościele, a także o tzw. protestantyzacji wewnątrz kościoła katolickiego. I dzisiaj poniekąd to uzasadnię, chcąc wam pokazać, że myślenie powiedzmy konserwatywne chociaż do końca nie lubię tego podziału ale dla pewnej czytelności sam go używam. Że myślenie, tak zwane konserwatywne, jest właśnie wynikiem Słowa Bożego. A myślenie progresywne, nawet jeżeli mu się wydaje, że jest to powrót do korzeni ewangelicznych, jest wręcz abiblijne. No to spróbujmy tak troszkę duchowo przenieść się w czasie. Cofnijmy się o te prawie 2000 lat i wyobraźmy sobie, że dzisiaj choćby wielki apostoł, święty Paweł, były Szaweł. Patrzy na dokumenty, które są propozycją niemieckiej drogi synodalnej, albo wysłuchuje różnych filmików księży progresywn o progresywnym myśleniu, albo patrzy na tak zwaną protestantyzację. I co on mógłby nam powiedzieć? W jakich on czasach pisał? Na przykład. Pierwszy list do Koryntian w jednym z rozdziałów spotykamy tam przepiękną naukę o małżeństwie. No i teraz wchodząc na synod niemiecki słyszy, że należy rozdawać eucharystię rozwodnikom w kolejnych związkach, również słyszy propozycje błogosławienia różnych par tej samej płci. No pewien mętlik wkrada się do jego umysłu i co? Święty Paweł też ma ochotę powiedzieć: "No w trudnych czasach żyjemy, no należy z miłosierdziem spojrzeć na ludzi, którym się pogmatwała historia życia. Pan Bóg wszystkich kocha, dlatego no, musimy zejść do ich poziomu, zrozumieć ich, usprawiedliwić nawet ich grzech. No, nie wymagajmy zbyt wiele. No, dzisiaj musimy dostosować do tej zgnilizny świata, w którą wtopieni są także katolicy, nasze myślenie katolickie. No, ale... W jakich czasach Paweł pisał, choćby wspomniany przeze mnie list do Koryntian? On jest bardzo często cytowany na różnych ślubach, szczególnie hymn o miłości, ale to nie jest jedyny fragment mówiący o miłości w tymże liście Pawłowym, bo kolejny rozdział mówi właśnie o małżeństwie. Natomiast czy sobie uświadamiamy, w jakim kontekście Paweł pisze ten hymn o miłości? On jest przepiękny, ale pisze do Koryntian z Efezu, prawdopodobnie. Gdzie istnieje taki kult porządliwości, kult seksualności, było, wydaje mi się, nawet gorzej niż dzisiaj. A Paweł idzie jakby pod prąd, no bo przypomnijmy sobie, no, jak było choćby w Grecji, do której należał na przykład Korynt. Kobieta ma jak najmniej widzieć, słyszeć i pytać, mówili filozofowie. Każdy zdrowy mężczyzna, dopowiadali inni, musi mieć kurtyzanę, żeby żyć dla przyjemności. Musi również posiadać konkubinę, by spędzać z nią zwykły czas, by się bawić. I każdy mężczyzna musi mieć też trzecią kobietę, czyli własną żonę, bo ktoś musi zajmować się w końcu dziećmi i domem. Do takich ludzi pisze Paweł, pisząc do Koryntian, ale pisze również to w Efezie. Które należało do cesarstwa rzymskiego, w którym to liczono lata oczywiście w zależności od tego, kto był władcą imperium rzymskiego, ale czasami nie podawano na przykład czyjegoś wieku, że ktoś ma lat 39, ale podawano lata jego stażu małżeńskiego. I tak na przykład o kimś można było powiedzieć, że był w trzecim roku małżeństwa ze swoją czwartą żoną. Święty Hieronim, wspaniała przecież postać Kościoła i wczesnego chrześcijaństwa, spotkał kiedyś ludzi, o których napisał, że dla tego mężczyzny kobieta, z którą był, była dwudziestą pierwszą żoną, a dla niej on był 23. trzecim mężem. Przez pierwsze co prawda pięć wieków Cesarstwa Rzymskiego nie odnotowano żadnego rozwodu, to jednak po 234 roku przed narodzinami Chrystusa wszystko się pozmieniało. W sferach wyższych cesarstwa rzymskiego żona była uważana niemal za przedmiot. Jeżeli już ktoś w sferach wyższych posiadał małżonkę, to ona była zamknięta a pojawiano się nie z żoną, bo jakby ktoś przyszedł z żoną, no to byłby to rodzaj jakiegoś wstydu, powiem takim językiem sloganowym, rodzaj obciachu, ale należało pojawić się z konkubiną albo z kurtyzaną. Seneka powiedział, zacytuję, kobiety wychodziły za mąż, żeby się rozwieść, a rozwodziły się, żeby wyjść za mąż. U Żydów było nieco lepiej ze względu na wyznawaną przez nich religię, ale również był ogólny bałagan w związku z instytucją małżeńską. Wręczenie listu rozwodowego, mimo że było obwarowane wieloma elementami prawa Starego Przymierza, to było bardzo częste. Dla mężczyzn, Żydów, rzeczą haniebną, było być poganinem, ale również rzeczą haniebną było mieć żonę, która na przykład popełniła coś odrażającego, jak mówi Księga Powtórzonego Prawa, a tę Księgę w przeróżny sposób interpretowano. Na przykład znamy na przykład takie dwie szkoły izraelskie: Szemaja i Hillela. Szkoła Szemaja mówiła, że coś odrażającego w kobiecie jest wtedy, kiedy ona popełnia jedynie cudzołóstwo. Natomiast Hillel już mówił zupełnie coś innego. On podkreślał, że istnieje kilka powodów, dla których można oddalić żonę. Jednym z nich jest choćby to przysłowiowe przesolenie zupy. Inni rabini nawet dodawali, możesz oddalić swoją żonę, gdy zakochasz się w młodszej. Instytucja małżeństwa, zatem u Żydów, była również w katastrofalnym stanie. Żona mogła rozwieść się, gdy mąż zachorował na trąd albo odszedł od wiary żydowskiej, ewentualnie zaczął wykonywać zawód urągający, typu celnik. Natomiast mężczyzna w zasadzie zawsze mógł wymyśleć powód, żeby oddalić żonę. Kryzys małżeństwa był tak potężny, że zwyczajnie wiele dziewczyn bało, bało się wyjść za mąż. No i teraz święty Paweł, jeżeli słuchałby w ówczesnej drogi niemieckiej synodalnej, albo tak zwanych progresistów, albo byłby wkomponowany w protestantyzację kościoła, to co powinien proponować? Powinien tak napisać w hymnie o miłości, żeby powiedzieć kochaj swoją konkubinę, kochaj swoją kurtyzanę, żono nie gniewaj się, że jesteś tak traktowana, no przecież z miłosierdziem trzeba wyjść do każdej dewiacji, prawda? Należałoby napisać w liście do Koryntian takie rzeczy, które byłyby miłe dla ucha. Są tacy ludzie, którzy nam podpowiadają, nam, Kościołowi. Nie widzicie, co się dzieje? Wielu ludzi odchodzi od wiary. Jak nie chcecie stracić klientów kościelnych, to musicie im się poniekąd przypodobać, musicie iść z duchem czasu. I w moim przekonaniu, niektórzy w kościele tak chcą postępować, a to jest nieskuteczne, powiem wręcz. Antyskuteczne to przynosi odwrotny skutek. To znaczy, tam, gdzie się głosi czystą naukę, zdrową naukę chrześcijańską, tam być może ludzie odpadną, tam być może powiedzą: Eh, nie macie dla nas nic ciekawego do powiedzenia, ale po jakimś czasie, ufam, może nie to pokolenie, może nawet nie następne. Może musimy przeżyć, przeżyć taki kryzys w kościele, że wielu ludzi odpadnie, wielu ludzi poniekąd musi być straconymi. Ale jakieś tam kolejne pokolenie, które zejdzie już na totalnie niski poziom, musi usłyszeć tę czystą naukę ewangeliczną, którą przekazywał choćby święty Paweł, pisząc z Efezu do Koryntu. W Efezie, przypomnę, był bardzo ważny budynek, którym była biblioteka w centrum Efezu, a obok niej był dom, gdzie mieszkały prostytutki. Było ich bardzo wiele. W Efezie. Do dzisiaj, jak się zwiedza to starożytne miasto, w zasadzie jego ruiny, no to przewodnicy opowiadają, że tam było wiele tysięcy prostytutek, które miały codziennie wielu klientów, a mogły nawet przebierać wśród mężczyzn, mówiąc, jeżeli jakiś mężczyzna od razu im się nie spodobał, słuchaj, idź do biblioteki, poczytaj tę książkę. Czyli proszę zobaczyć, że nawet kurtyzany edukowały wielu mężczyzn. Jeżeli znajdziesz odpowiedź na to moje pytanie, to wróć. Wówczas no, być może spełnię twoje życzenia. I wielu ludzi było przesiąkniętymi tą dziwną filozofią nieczystości, porządliwości, takiego zdeptanego erotyzmu. W Koryncie było to samo, przecież Korynt był miastem, które było znane z tego, że tam była olbrzymia prostytucja i tam się nikt z tym nie krył. Tam nikt nie myślał o tym, że związek małżeński to jest tylko jedna kobieta, jeden mężczyzna. I jak pisze Święty Paweł? O czym mówi Święty Paweł w swoich listach? Co głoszą apostołowie? I mimo, że to jest niemodne, to nie idą z prądem ówczesnych trendów, ale właśnie są solą ziemi, światłem dla świata. Muszą nawet umrzeć dla tej nauki. Piotr ginie na krzyżu, Paweł ścięty mieczem, inni uczniowie również ponoszą męczeństwo. Być może dzisiaj my, chrześcijanie, którzy sobie umieramy normalnie na kanapie, będziemy musieli oddawać nawet krew za tych, którzy dzisiaj sobie Pana Boga lekceważą, odchodzą od kościoła. Być może czekają nas takie czasy, ale nie wolno ulegać. Tym propozycjom, które oni nam podają, mówiąc, jeżeli zaakceptujecie nasze niemoralne życie, to my będziemy jeszcze na Was łagodniej i pozytywnie patrzeć. Nie, nie możemy się temu poddać. Nawet jak dojdą do tego, że należy chrześcijan prześladować, bo głoszą naukę sprzeczną ze zdrową cywilizacją, chociaż ta cywilizacja jest. Bardzo chora. No i chciałem to powiedzieć w dzisiejszym filmiku, uzasadniając, dlaczego jestem tak krytycznie nastawiony do tego progresizmu w kościele, również do tych trendów protestanckich, również do niemieckiej drogi synodalnej. I nawet jeżeli oni mają dobre intencje, chociaż czasami w to nie wierzę, i głoszą w taki, a nie inny sposób miłosierdzie Boże, to uważam, że nie jest to zgodne z prawdą, że to do niczego nie doprowadzi, tylko do Kolejnego, jeszcze bardziej potężnego kryzysu instytucji głoszenia Słowa Bożego. Paweł, Piotr nie doczekali się lepszych czasów dla, dla chrześcijaństwa, nawet ich następcy. Dopiero później ludzkość odkryła, ile piękna jest w nauce Chrystusa. Być może nas to dzisiaj czeka. Laicyzacja w Polsce jest potężna. Szczególnie patrzymy na młode pokolenie które dzisiaj w wielu momentach nie jest nawet zainteresowane drogą wiary, a też wielu ludzi nawet nie tyle sobie kpiczy szydzi z chrześcijaństwa, co ma takie agresywne nastawienie, co będzie za 10-20 lat, kiedy to młode pokolenie stanie się starsze i nie będzie zakorzenione w myśleniu właśnie chrześcijańskim. Prawdopodobnie za parę miesięcy czeka nas kolejny atak na Kościół katolicki. Oczywiście wiele winy my mamy, dlatego że wiele grzechów, które uczyniliśmy w ostatnich dekadach, to jest pewien podarunek dla tych, którzy dzisiaj żegnają się z chrześcijaństwem. A jeszcze to, w jaki sposób rozwiązywaliśmy te problemy, czyli ich w ogóle nie rozwiązywaliśmy. Przykrywaliśmy te grzechy jak kurz dywanem. W naszym mieszkaniu nie sprzątaliśmy, nie oczyszczaliśmy kościoła z tych grzechów, które się w kościele niestety zrodziły. I daliśmy argumenty tym, którzy dzisiaj Pana Boga nie kochają, ponieważ oni już Pana Jezusa nie widzą, bo nie czytają Ewangelii. My jesteśmy jedyną Ewangelią, którą czyta świat. A jeżeli byliśmy przez ostatnie dekady bardzo nieczytelni i do dzisiaj czasami postępujemy tak, że dajemy Właśnie argumenty tym, którzy Pana Boga nie kochają i są bardzo zagubieni. To się nie ma co dziwić, że coraz mniej uczniów chodzi na katechezę, coraz mniej młodych ludzi jest zainteresowanych Panem Bogiem i Kościołem. Ale my musimy trwać przy nauce umieć wyciągnąć konsekwencje również z tego, że Kościół sobie nie poradził z własnymi brudnymi kartami historii umieć za to przeprosić. Wyciągnąć wnioski i głosić Ewangelię tak, jak to czynił święty Paweł, święty Piotr. Nie jak droga synodalna niemiecka, nie jak progresiści, nie jak protestanci w Kościele katolickim, ale jak apostołowie, którzy nawet nie bali się umrzeć z powodu wyznawanej przez siebie wiary. Tylko, żebyśmy byli czytelni, to musimy mieć świadomość, że za wiele grzechów Kościoła musimy przeprosić. I czasami zrozumieć tych, którzy dzisiaj, poza grzechami kościelnymi w kościele, nie widzą niczego innego. Oby kolejne pokolenie zerknęło w kierunku chrześcijaństwa i na nowo się w nim rozkochało. Bożego dnia. Amen.